Nie? Proszę się nie bić Dobrze? No <laughs> Hej wszystkim, z tej strony Kate i od jakiegoś czasu tak sobie myślę, że na kanale przydałby się nowy runtur, ponieważ w moim pokoju nieco się posmieniało od tego poprzedniego, jednak w związku z tym, że te runtury zazwyczaj zajmują więcej czasu niż bym chciała jak większość filmów na tym kanale, ale to już szczegół to tak sobie pomyślałam, że może by tak bookshelf tour zrobić osobno żeby na że już nie tracić na to czasu, myślę, że to jest dobry plan. Tak więc pozwólcie, że dziś oprowadzę Was nieco dokładniej po tej mojej wspaniałej półeczce, niż robię to w runturach, A w sumie, no, w żadnym innym filmie nigdy nie mieliście za bardzo okazji przyjrzeć się tym półkom jakoś dokładniej i z bliska. A często pytacie, co tam się znajduje na tej półce obok tamtej rzeczy, więc. No, myślę, że Was to ucieszy. Tylko, że to nie będzie taki zwykły bookshelf tour, z tego względu, że na tej półce za bardzo nie ma książek. Znaczy są, ale nie są w przewadze, więc to będzie taki disneyo fankopowo bookshelf tour, tak? No. Tak więc myślę, że polecimy sobie od góry i między półkami będę robić cięcia, ponieważ te górne półki będę musiała nagrywać stojąc na stołku i spadłabym z niego, gdybym nie robiła cięć. Chyba wszystko już mam ustalone, więc zapraszam na moje wspaniałe oprowadzanie. Dzień dobry! Jednak zanim jeszcze przejdziemy do zwiedzania, to bardzo serdecznie chciałabym Was zachęcić do zasubskrybowania tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie, a także zostawienia łapki w górę pod tym materiałem, jeśli lubicie różnego rodzaju właśnie roomtury, bookshelftury, a także różnego rodzaju pokazywanie Wam tego, co się znajduje w tym pokoju. To może będę robić więcej takich materiałów? Zobaczymy, tak więc zachęcam, ponieważ jest to taka drobna forma wspierania kanału, która nic z Was nie kosztuje, a mi bardzo dużo daje, tak więc no... Dziękuję i zapraszam! Tak więc chciałam zacząć oprowadzanie od tej górnej lewej półki, jednak tak sobie później pomyślałam, że w zasadzie to na górze też są rzeczy, tylko tutaj przede wszystkim są pudełka po popach, więc to nie jest jakoś super ciekawe. Ja je tu trzymam, bo nie mam innego miejsca, żeby je składować. Jest tutaj taki piękny napis Kate. I tam dalej są pudełka, z, znaczy kubki skina po napojach. Raczej na napoje, bo napoje nigdy się w nich nie znalazły. No i w sumie to tyle. Nie jest to jakieś super ładne, i super ciekawe. Więc zaczynając od tej półeczki, mamy tu oczywiście popy, mamy Baymaxa, mamy Yes z Ralfa Domolki w internecie, mamy Mikiego z Fantazji, mamy Dumbo z tej wersji aktorskiej, jeśli się nie mylę, a także Gina, któremu niestety odpadła lampa. Bo no ta lampa się znajdowała wcześniej tutaj, ale niestety po pewnym upadku no, odpadła i po prostu trzymam ją teraz obok. Mogłabym ją przykleić, ale tak szczerze to mi się nie chce. I przydałoby się, żebym też pokazała wam książki, które są na tych półkach. Jest tak więc tutaj mamy poradnik, jak pisać scenariusze a to kot otwierający drzwi do pokoju. E, nigdy z tego nie korzystałam, jeśli mam być szczera. Miałam w planach, ale jakoś nigdy mi się nie udało. E, taki popularno naukowy podręcznik, nie mamy pojęcia o ciekawostkach i innych tego typu rzeczach. No i tu mamy przede wszystkim powieści, mamy tutaj jeszcze arkusz poetycki, e, Billy Sparrow, mamy złodziejkę dusz, w której przepięknie odbija się światło, e, mamy marzyciela, mamy młody świat, e, dalej mamy dwie książki Nicoli Jun, którą bardzo lubię, to jest jedna z moich ulubionych autorek. Ponad wszystko, i Słońce też jest gwiazdą. Dalej mamy niezgodną dwie książki, które kiedyś dostałam od Strix, bo ona stwierdziła, że chce się ich pozbyć. A ja stwierdziłam: No dobra, wezmę i jeszcze ich nigdy nie czytałam. Może kiedyś będę, ale szczerze to nie wiem. Dalej, żuwie y Aż do końca. E, Wszechświat kontra Alex Wood. Ja to czytam wszystko w podglądzie, więc tak mogę się zwieszać momentami. Drogi Iwanie Hansenie, to jest książka, którą mega chcę przeczytać przed obejrzeniem musicalu, jeśli kiedyś będę miała okazję obejrzeć muzykę, <grytanie> więc na no, jakoś bardzo mi się nie śpieszy. E, Królestwo jest dalej. E, Strażniczka książek, współlokatorzy. E, naznaczeni i naznaczeni. Mroczna strona, a także Magonia i Gniazdo. I po tej pierwszej półce mam wrażenie, że ten bookshelftur Tour będzie bardzo długi. A mi już brakuje tchu, ale cóż. Lećmy dalej! A tutaj jeszcze jakbyście się zastanawiali jest taka kartka, którą kiedyś była reklamą w sklepie Kingdom Hearts 3. No, i tu sobie tak wisi. Kolejna półka jest głównie z fantastyką, tak bym powiedziała. Mamy oczywiście wszystkie części Harry Pottera. Jest jeszcze, no właśnie, Barda Bidla od J.K. Rowling. Niekończąca się historia, a także wunszpąż. Szatanar historii, genial kocholimpijski, Eliksir. Jeśli się nie mylę, to to jest pełny tytuł tej książki, który no, kiedyś się go nauczyłam jako dziecko i dojdzie się go pamiętam. Przerażające. <grym> Dalej z książek, oczywiście, jeszcze Przeklęte Dziecko, którego nigdy nie czytałam. E, atramentowa trylogia, która swego czasu była moją absolutnie ulubioną książkową trylogią i kochałam ponad wszystko. No teraz już trochę, trochę mniej, trochę się pojawiło w moim życiu więcej książek, które uwielbiam, ale dalej no, są dla mnie dość ważne. Jeszcze od tej samej autorki Król Złodziei i saga, seria książek, paz. Del Tory. Szkoda, że trzecia część tej sagi nigdy się nie pojawiła w Polsce. Bardzo, bardzo jest mi przykro, bo chciałam ją skończyć, a nigdy mi się to nie udało po polsku. I jeszcze dwie książki Roalda Dala, czyli Matylda i Wiedźmy. No, a tutaj jeszcze z tych górnych, oczywiście, yy, mamy Kater katedrę Marii Panny w Paryżu, którą dostałam i jeszcze nie zaczęłam jej czytać. Mamy mity skandynawskie, a tutaj jest taki. Takie coś do rysunku technicznego, co było dodawane do Mario. Tak. No i jeszcze figurki do Disney, Infinity z Gwiezdnych Wojen. Taką mam piękną kolekcję. Wspaniale. No i to w sumie tutaj tyle, tak mi się wydaje. Na kolejnej półce już nie mamy książek, tylko gry na konsole i tematycznie do tego. Y Popy z Kingdom Hearts, wszystkie. Tutaj jest Goofy, e, który jest tak niezdarny, że musi stać tak trochę oparty o ścianę, bo inaczej się przewraca do przodu. Miki, który też jest nieco krzywy, ale na tej najwyższej półce na co dzień tego nie widać. E, Hertle, Riku, Sora oraz Pit. E, no i z Gierek, tutaj na samym początku mamy bardzo stare gry. Już nie będę tych popów podnosić na PlayStation 2. No jest to stara historia, naprawdę, ale mamy tutaj trochę finali. Jest też Kingdom Hearts, nawet nie pamiętam, który. Yy, pierwszy? O, proszę bardzo. Yy, dalej jest kilka gier na PSP, oczywiście, sporo finali i Kingdom Heartsów. Widać, jakie serie są mi najbliższe. Dalej gry na PlayStation 3. Tutaj mam trochę Lego, trochę innych rzeczy. Oczywiście Kingdom Hearts też się tutaj znajduje. Mamy również Disney Infinity. I z gier na PlayStation 4, to w sumie mamy je tutaj głównie na górze. Tutaj bokiem, jeśli się nie mylę, jest The Last of Us 2. I coś jeszcze, nie pamiętam, nieważne. A ta górna to jest Spider-Man. No, tutaj mamy oczywiście Kingdom Hearts i Final Fantasy, i jeszcze trochę więcej Final Fantasy i Sackboy na PlayStation 5. Jedyna pudełkowa gra na PlayStation 5, jaką przysiadam, bo była dodawana do konsoli. <grych> I na sam koniec jeszcze przepiękne Steelbooki, których jakbym mogła, to miałabym więcej, ale jednak nie jestem aż takim kolekcjonerem, żeby chciało mi się na nie polować. Ale troszkę się tego uzbierało. No. Tak więc tak się prezentuje jedna z takich półek, z których jestem chyba najbardziej dumna i najbardziej je lubię, ale no jednak. Jestem ogromną fanką PlayStation, okej. Okay? nieważne, lecimy dalej. A niżej pod tą półką z grami na konsole mamy gry na PZ, -a. Tak, już nie stoję na stołku, jakbyście chcieli wiedzieć. I to są gry, które zbieram od bardzo dawna, już za bardzo nawet nie jest dla mnie istotne, co tu jest, bo jeśli chodzi o te gry na początku, tutaj na przykład są tylko i wyłącznie pudełka, które kiedyś były rozdawane na konwentach, jako taka promocja sklepu. Więc no tutaj są takie rzeczy zbierane, żeby było na półkę, a nie żeby to było jakoś bardzo dla mnie ważne, więc tutaj bym nie przykładała jakiejś większej wagi do tych gier, które się tutaj znajdują. Bo na przykład te CSI -e to są gry, które ja zbieram jak miałam, kurde, nie wiem, 7 lat, 10, no strasznie dawno temu, więc no nie jest to dla mnie jakieś bardzo istotne. Tylko tutaj na samym początku mamy stare przygodówki, i tutaj ten, ten, ten ułamek tej półki jest dla mnie dość istotny, bo tutaj mamy Syberię, Dreamfala, Najdłuższą Podróż i tak dalej. I jeszcze dalej mamy Simsy. Tak, tutaj mamy całą kolekcję. Pierwszych Simsów i tutaj mam zapoczątkowaną kolekcję Simsów 4, ponieważ na samym początku miałam taki plan, żeby zbierać wszystkie pudełka, i nawet gdy kupowałam grę cyfrowo, bo np. psy i koty kupiłam tak cyfrowo, i później dokupiłam to tylko samo pudełko na Allegro. Jednak gdy zmienili wygląd pudełek, to stwierdziłam, że to nie ma najmniejszego sensu, bo wcześniej robili jeszcze w miarę fajną tęczę, a teraz wszystko jest w tym samym kolorze i nawet te stare pudełka są przerobione na tą nową szatę graficzną i totalnie mi się to nie podoba, a pewnych akcesoriów się nawet nie da już kupić pudełkowo, więc nieważne, mam zapoczątkowaną kolekcję Simpsów 4, która nigdy nie zostanie skończona, smutne, a w tle... Hałasują koty jak coś. Proszę to zignorować. No i jeszcze popki z... A co tam się dzieje? Puszka goni własny ogon. Ja pierniczę. Mamy popki z Krainy Lodu. I tutaj jeszcze prosiaczek, bo słodko wygląda obok Olafa. A jeśli chodzi o te figurki, te takie malutkie, to to są figurki o nazwie Dorables. Jeśli się nie mylę. I ja je wszystkie dostałam od jednej widzki której imienia nie pamiętam strasznie, przepraszam. <gry> Ale no, te figurki nawet nie wiem, gdzie można kupić. Nie wiem, czy w ogóle jeszcze gdziekolwiek można kupić, więc o nie proszę mnie za bardzo nie pytać, bo one tu są, bo je dostałam. Sama ich nie kupowałam. No, tak więc tak się prezentuje półka z grami na komputer. Chociaż pochwalę się, w wersji cyfrowych mam znacznie, znacznie więcej, a to jest tak tylko, żeby się nazywało, że mam, nie? <gry> No i dalej mamy półkę najbardziej reprezentatywną, reprezentacyjną, nigdy nie wiem, nieważne, ale taka, która jest na samym środku, najbardziej rzuca się w oczy. I tutaj jest moja kolekcja książek z wróżkami, których już tutaj też nie będę się przy nich jakoś bardziej na dłużej zatrzymywać, bo z nimi jest osobny film na kanale. Zapraszam serdecznie. No i oczywiście z wróżkami też była seria na kanale, która raczej nigdy nie powróci, nic nie obiecuję. Ale proszę nie pytać, bo, bo nie wiem. Ale tak, są tutaj wróżki, jest tutaj też kilka dodatkowych książek, bo tutaj na przykład mamy Wicze, mamy Gwiezdne Wojny, tutaj też są jakieś osobne Disneje więc jeśli chodzi o książki to tak się to prezentuje jeśli chcecie tak, wróżki troszkę bliżej yy, i troszkę dokładniej to no, zapraszam na osobny film a jeśli chodzi o popy to jest to taka półka super bohaterska ponieważ mamy tutaj oczywiście i nie ma mocnych yy, a także yy, figurki z Marvela tutaj mamy Hawkeye'a, Nebule, mamy Gruta mamy Halka, mamy MJ i mamy Spidermana i, i Mysterio tak, chyba tak. Um, no i jeszcze oczywiście te takie malutkie popki z kalendarza adwentowego. Chociaż też nie wiem, czy na pewno nie będę wszystkich wymieniać z imion, bo pewnie gdzieś by mi się kopnęła i pomyliła po drodze. Ale z nimi było otwieranie kalendarza adwentowego na jednym z live masów, znaczy cała seria live masowa była na kanale, więc, więc no tak się ta półka prezentuje i no, nie ukrywam, jestem z niej bardzo dumna. Jeśli chodzi o kolejną półkę, to może zaczniemy sobie od popków, ponieważ bardzo lubię tą półeczkę nazywać półką pięknych pań. Tutaj mamy przepiękną Esmeraldę, mamy Ariel, mamy Roszpunkę, mamy Meridę, Moane lub Wajanę, a także Tefiti, która ma y, przy boku małą półę. Chociaż ta póła była dodatkowo do Moany, ale no stoi sobie tutaj. No i oczywiście jeszcze te malutkie Dorablesy. Tutaj są z Moany, są z Zaplątanych, są z Piotrusia Pana, a także z Pięknej i Bestii. A jeśli chodzi o mangi, to tak, tutaj jest półka z moimi mangami, które podobnie jak y, gry na komputer, ja je zbierałam bardzo dawno temu. Już mang nie zbieram, nie czytam i no trzymam je, no bo nie sprzedałabym ich przecież, bo jestem jednak zbyt przywiązana do tego, że kiedyś się zbierałam, jednak już je nie czytam i już ich nie czytam, więc możecie im się przyjrzeć z bliska, co się tutaj dokładnie znajduje, jednak no powtarzam po raz kolejny, ja już mank nie czytam, więc nie pytajcie mnie, z czym tam jestem na bieżąco, jeśli chodzi o mangi, anime, no bo to jest już trochę zamknięty rozdział w moim życiu, znaczy to no pewnie jakby coś bardzo fajnego wpadło mi w ręce, to pewnie bym przeczytała albo obejrzała, ale no teraz raczej skupiam się na innych rzeczach niż na mangach i anime. Nie powiem, że z tego wyrosłam, bo to nie o to chodzi, co nie? Jakby na to nigdy nie jest się za starym, tylko już jakby zajmuję się trochę innymi rzeczami, ale mangi pozostały w moim serduszku na półce. <laughs> Tutaj mamy taką półkę z rzeczami, na które za bardzo nie mam innego pomysłu ani miejsca, więc jest to troszkę taka zbieranina e, rzeczy, które nigdzie indziej się nie mieszczą albo nie mam gdzie ich dać. Tutaj mamy całą kolekcję Dorablesów z Lilo i Stitcha oraz z Potworów i Spółki. E, dalej mamy popki z... Mary Poppins, a także mamy Belle z wersji aktorskiej. Tam z tyłu jest taka drewniana rzeźba słonia, która dla mnie jest rzeźbą mamuta z Syberii. Tak, no tak naprawdę to jest słoń, ale dla mnie to jest mamut, nieważne. Z tyłu jest kolekcjonerka Zeldy, z którą nie mam co zrobić, więc jest tu, żeby było widać, że jest. Przepiękny pop. Z Lokim i Halkiem kocham tego popa. Chciałabym go wyeksponować lepiej, no ale nie mam lepszego miejsca na wyeksponowanie go niż tutaj. Ale jest wspaniały, jest taka składana figurka z małej syrenki, z Arielką. Tutaj każdy element jest osobny, co może widać. Sama to składałam. Śmieszna jest. Te włosy są takie trochę odczepione od jej głowy, <noise> ale lubię ją nawet. Um, I co jest to tyle? Tak. No, tak więc tak się ta półeczka prezentuje. Z jednej strony nie ma tu nic niezwykłego, z drugiej strony jednak jest to taka zbieranina ciekawych pozycji. Więc no, możliwe, że będę ją za niedługo jakąś troszkę przemeblowywać. Półkę, jeśli się da, to będę. <grych> Dalej mamy też taką środkową, dość rzucającą się w oczy półeczkę. I tutaj mamy książki z wydawnictwa Uidia wszystkie, każda jedna jest z tego wydawnictwa. Um, tutaj od, gory, od góry mamy Te Wiedźmy Nie Płoną, Miasto Snów, całą serię Kroniki Jaru, o którą często pytacie, no bo tak jak mówię, ona się rzuca w oczy. Um, ja chociaż uzbierałam chyba prawie całą, chyba tylko ostatniego tomu nie mam, to czytałam tylko pierwszy tom. <laughs> Więc ja mam zamiar kiedyś tą serię książek przeczytać, e, jednak no, jak przyjdzie, na nią pora. Więc nie pytajcie mnie, co oni sądzę, bo czytałam tylko pierwszy tom. Jest całkiem spoko, może troszkę zbyt dziecinne, dla mnie ma wrażenie, że to jest jednak do trochę mm, młodszej grupy wiekowej niż moja, ale książki są spoko, znaczy ta pierwsza jest spoko. Więc jak kiedyś przeczytam, to na pewno będę Wam dawać znać. E, mamy głębiej i Węża. E, a jeśli to my, tam na dole. E, tutaj, gdyby Ocean nosił Twoje imię. I tutaj od góry pod taflą, czyli mój wspaniały patronat. E, mamy książki takie redlingowe Zaczytana i Bestia, księżniczka i Fanger oraz Gikerella. Dalej, Wishes oraz Wenchful. E, tutaj czytałam pierwszy tom, jest przewspaniały już nie mogę się doczekać przeczytania drugiego, ale no. Kiedyś przyjdzie na niego pora, ale pierwsze to był naprawdę fantastyczne. Dalej buntowniczka z pustyni, dekol, a także raczej szczęśliwy niż nie. Tak się to prezentuje w temacie książek. Piękna półeczka, jestem z niej dumna. No jeśli chodzi o popki, to tutaj mamy takiego dużego, przepięknego, klasycznego Mikiego. Mamy też taką bardzo ładną, klasyczną Mini. Mamy tutaj jeszcze te Brickheadsy z Lego, Miki oraz Mini. No i takie malutkie popki z kalendarza adwentowego z miasteczka Halloween, który również był otwierany na Live masach, Więc no, tak się to wszystko prezentuje. Przepiękna kolekcja, naprawdę. I jeszcze, oczywiście, nie można o tym zapominać, przepiękna kostka Rubika w takim klimacie tematyce disneyowskiej. Którą mam od mojego jednego patrona, bardzo dziękuję, jest przepiękna, no. Śliczna półeczka, lećmy dalej. Kolejna półeczka to przepiękna kolekcja moich pluszowych tsum Oczywiście nie będę też wszystkich wymieniać po kolei z imion, no ale widzicie co tu się znajduje. Chociaż może nie widzicie tych dolnych, ale tam na dole jest kolekcja takich pięciu, które kiedyś były do zdobycia w Oshawn. I tam jest Olaf, jest Donald, jest Mini, Miki i Pluto. No, bo są troszkę zasłonięte przez przepiękne popy. Mam oczywiście popy z Rai. Mamy Sisu, mamy Raje, mamy Namari, e, które no, są jednymi z moich nowszych popów. Mamy oczywiście tą przepiękną Aurorę, którą kocham całym moim serduszkiem, a także obok. Maleficent z filmu aktorskiego. No i ja. <tak>, tak, po prostu ja. To jest popek zrobiony, można powiedzieć, własnoręcznie przez mojego patrona. Tutaj jest dużo rękodzieła, więc no, czegoś takiego się nie da kupić. To jest zrobione specjalnie dla mnie. Oczywiście na bazie takiego popa, bo można kupić takie białe popy, na których można robić różne rzeczy. Ym. I przypuszczam, że właśnie na bazie czegoś takiego ten był zrobiony. Ale jest przepiękny. No ja. Wspaniale. Która jest koło Sisu, bo jesteśmy do siebie takie podobne, prawda? Sisu jest totalnie moją smoczą wersją. Jakby ktoś chciał wiedzieć. No, no i tutaj oczywiście też jest cum, cum mnie. Takie mam wspaniałe rzeczy. Piękne. Niżej mamy półkę z przede wszystkim różnego rodzaju retellingami, książkami jako tako powiązanymi z Disneyem. Tutaj mamy Księżycową Sagę, mamy Cinder, Scarlet oraz Kres. Zaczęłam kiedyś czytać Cinder. Jakoś do końca mi ten styl nie podszedł, więc nigdy nie czytałam dalej, ale oczywiście mam zamiar. Tak jak już zdążyliście zauważyć, ja mam bardzo dużo książek, których jeszcze nie czytałam, ale mam zamiar. No cóż, takim jestem wspaniałym czytelnikiem. E, tutaj mamy mroczne baśnie, e, świat obok świata, dawno temu, dawno, dawno temu we śnie, potęga magii, zdala od siebie e, cień, cie, cierni klątwy, a także w świecie iluzji. E, I chyba to są wszystkie mroczne baśnie, które wyszły w Polsce, jeśli się nie mylę. Dalej mamy trylogię e, z następców którą mam, nigdy nie czytałam i szczerze mówiąc to jest jedna z tych serii, które niespecjalnie chcę czytać, ale no może kiedyś, może kiedyś, ale no do nich mnie jakoś bardzo nie ciągnie. Mam, bo, bo widzowie sprzedawali, kupowałam od widzów <laughs> albo dostawałam od widzów, ale no to mnie akurat jakoś specjalnie nie ten. Tutaj mamy retelling z Krainy Czarów Alicji. <laughs> Dalej Czarownica, Wiedźm oraz Bestia. To są retellingi. E, oczywiście Śpiący Królewny, e, Królewny Śnieżki oraz Pięknej i Bestii. Dalej Pułapka Czasu, ponieważ jest film aktorski na podstawie e, tej książki. E, Disneya jeszcze go nie oglądałam, bo nie miał kinowej premiera, później mi się nie chciało, ale na pewno kiedyś obejrzę. No i Artemis Fowl. E, kilka pierwszych tomów. Czytałam pierwszy, zaczęłam czytać drugi, jednak film okazał się tak zły, że średnio chce mi się czytać dalej, ale ja wiem, że książki są znacznie lepsze od filmu, bo książkę pierwszą przeczytałam przed premierą filmu i no cóż. A jeśli chodzi o figurki, to tutaj mamy figurki z Disney Infinity, jest Elastyna, mamy dwóch Mikich, mamy przepiękne figurki z... w głowie się nie mieściły, one są naprawdę ładne. Bardzo je lubię. Tutaj mamy wandelopkę, mamy oczywiście meridę, Roszpunkę, mulan i figurki z krainy lodu. Więc tutaj tak dość księżniczkowo powiedziałabym. Tak, Olaf też jest księżniczką Disneya. Tak naprawdę to wcale nie. Nawet Anna i Elca nie są, ale no tak się prezentuje ta półka. No i no tak naprawdę jest taka, że w większości nie czytałam, nie. Ale kiedyś przyjdzie na nie pora, z pewnością. Kolejna półeczka to półeczka z DVD i Blu-rayami, a także figurkami kinowymi, więc cały czas trzymamy się w miarę w jednej tematyce. Chociaż tutaj na górze również znajdują się płyty z muzyką. Mamy trzy płyty z muzyką Lindsay. Chociaż kurde, słabo widać w tym świetle. Ale tutaj mamy trzy płyty z Lindsay. Um, dalej mamy... Muzykę z La La Land, z Camp Rocka, to jest w ogóle pierwsza płyta z muzyką, jaką w życiu sobie kupiłam, Dzwonnika z Notre Dame, Wajane, taka składanka muzyki z Disneya, a także Music Mahal, bardzo, bardzo dobry zespół i dobra muzyka, polecam serdecznie, bo mogliście nie słyszeć, polski zespół w ogóle, więc fajnie jest. lubię go bardzo. To jest w ogóle płyta kupiona na koncercie z autografem, ale mojej mamy, a nie moje, więc nieważne. Tutaj mamy jeszcze cztery gry na PC, -ta, które niestety nie idą. na nie na Windowsie 10, więc smuteczek. Tutaj mamy kolekcję z Disneya i dwóch płyt mi niestety brakuje, bo pożyczyłam i nigdy do mnie nie wróciły. Chociaż na tą jest jeszcze nadzieja, że kiedyś do mnie wróci. Na tą jedną, inną, chyba jednak nie. No, tutaj mamy jeszcze. Magiczną kolekcję, chociaż tylko cztery, więc nie ma za bardzo czym się chwalić. Trochę więcej Disneyów. Nie będę się oczywiście wszystkiego wymieniać z nazwy, bo widzicie co tu jest. Mamy kolekcję Króla Lwa, kolekcję Star Warsów, nawet Hotel Transylwania się tu znalazł, proszę bardzo. Jest Gwardia Królewska z Final Fantasy XV, co ostatnio zauważyłam, że płyty nie ma w środku. Nie wiem gdzie jest i jest mi smutno, bo mam samo pudełko, nie mam filmu w środku. Smutne. Mamy Final Fantasy Advent Children, no i tutaj dalej są już yy, Blu-Ray'e z Disney'a, no. A jeśli chodzi o figurki kinowe, tutaj mamy takie cztery i tutaj niżej mamy ich trochę więcej. No, one jakieś piękne nie są. Jeśli mam być szczera, ale jak już są w kinach, to lubię je zbierać. No co poradzę? Jak już jesteś z Disneya, to lubię kupić. Nie, szczególnie jak nie jest drogo. Kolejna półka, podobnie jak ta pięterko wyżej, to jest taka półka z rzeczami, których za bardzo nie mam gdzie indziej dać i nie mam za bardzo pomysłu na tą półkę. Więc jeśli chodzi o te dwie, to możliwe, że ja tutaj coś będę w przyszłości kombinować i przemeblowywać. Ale mamy taką lampeczkę z napisem Kate Disney Lady. To się teoretycznie świeci, ale tak słabo, że ja tego nigdy nie świecę, tylko mam to jako taki stojaczek. Dotła do filmów um, i tutaj mamy figurkę z Toy Story, tutaj mamy z Stevena Universe, tutaj taki mały Pascal, tutaj mamy Lego statek z Gwiezdnych Wojen. Chciałam go nazwać coś konkretnie, ale oczywiście nie wiem jak to się nazywa. Nie Nieważne, statek kosmiczny. Um, kolejna figurka z Stevena i kolejna figurka z Toy Story. To jest Gabi Gabi. Tutaj mamy Pokémony, o które często pytacie. Tak, to są pokemony. Yy, no, nie, yy. Spokojnie. Tam z tyłu jest jakaś figurka, czym, która nie wiem czym jest. Ja ją dostałam. To chyba są Malsy, ale nie wiem. Ona tam stoi, bo nie mam co z nią zrobić. Tutaj z przodu mamy dwie figurki z Coco, które potrafią się ruszać, kłaniać i tak dalej, bo mają tam z tyłu takie guziki, ale teraz nie będę wam tego pokazywać. I taka figurka Tiany, yy, której się kręci to urocze. I tu chyba miała kwiatka, który się urwał. O, ale nieważne. No, tak więc taka półeczka, która, no, nie podoba mi się jakoś specjalnie i pewnie będę coś na niej kombinować i zmieniać w przyszłości. Dobra, to teraz spróbuję zrobić trzy półki bez cięć, chociaż nie wiem, jak mi to wyjdzie, bo klęczę na podłodze, ale tutaj mamy taką półkę z takimi większymi książkami z Disneya, które za bardzo nie zmieściłyby się na innych półkach, no bo ta półka jest... Większa, nie? Wyższa jest niż te pozostałe, poprzednie. E, tutaj też nie będę jakoś bardziej się rozwodzić na temat wszystkich tych książek, no ale są to takie większe, jakieś zbiory, na przykład opowiedzenia z Disneya czy coś takiego. Tutaj jest bardzo fajna encyklopedia z Disneya. Tu są książki po niemiecku w ogóle z Disneya. E, no, tutaj są komiksy z krainy lodu, bardzo fajne. Taka mm, seria książeczek takich. Popularno-naukowych dla dzieci, powiedziałabym coś takiego. Mm, tutaj mamy takie fajne książeczki, które dostawałam od widzów, w prezentach. No, ogólnie to wszystko do mnie przybyło dzięki uprzejmości różnych ludzi. Dziękuję serdecznie. Um, no, tutaj mamy też trochę książek o łocie Disneyu. Tu nawet się zmieścił jakiś Harry Potter. Proszę bardzo, jak ciekawie. No, i mamy tutaj figurki. Jeszcze z Disney Infinity mamy Nemo, mamy Stitcha i Marvelę. Co prawda tutaj jest Maleficent z urwaną głową. Tu jest jej głowa, jak coś. <laughs> już dwa razy odpadła przez koty i już nie, nie chciało mi się jej przyklejać, bo co przykleję to kot zrzuci i znowu ta głowa odpada, więc nieważne. Ale humorystycznie postawiłam koło niej Ironmana i udaje, że to Ironman urwał jej głowę przed chwilą. No, nieważne. Tak się to prezentuje. Półeczkę dalej mamy taką dość najnowszą. Tutaj są takie rzeczy, które mam dość od niedawna. Poza tym Baymaxem i Wiankami, które tu przełożyłam, bo bardzo ładnie tutaj wyglądają. No ale tutaj mamy przede wszystkim oczywiście kolekcję Awudio Bajek. Już mam 14 numerów i te figurki, z którymi powoli zaczynam mieć taki problem, że najzwyczajniej w świecie zaczyna mi brakować najmniejsza, Bo jak przyjdą kolejne dwie, to ja już nie wiem, gdzie ja je jedam. Będę musiała tu znowu przemeblować. Ale oczywiście, no, tu są te wszystkie figurki z audio bajek. Przepięknie. Mamy pierwszy to Mam też drugi, ale nie tutaj. E, mamy muminki zebrane, mamy powieści z dreszczykiem. E, historia myśli socjologicznej nawet się tutaj znalazła, bo nie miałam ich gdzie dać. E, I tutaj... Trochę nowych książek, o których może będę wspominać też za niedługo, więc może przy nich nie będę się jakoś na dłużej zatrzymywać, ale no tak się to prezentuje. Na pewno tutaj będę za niedługo jakieś przemeblowanie robić, bo no ciasno się tutaj zrobiło. No i dalej mamy jeszcze jedną półkę z takimi większymi, pluszowymi i nie tylko cumcumami, bo tutaj mamy nie pluszowego cum a tutaj nie mamy cumcuma. Bo to jest z Kung Fu Panda i to nie jest oficjalny cumcum, -cum, nie? Bo cum są tylko z Disneya. No ale tak to wygląda. I już mogę polecić też z tymi ostatnimi półkami. Tutaj mam kolorowanki, niekolorowanki, dużo starych gazet i tutaj mam trzy książki tak brzydko włożone w karton, ponieważ koty, nie? Gryzą, drapią i żeby nie gryzły i nie drapały komiksów, bo tak już to robiły. To y, dałam im pudło, żeby zajmiewały się pudłem, a nie tym, co mam tutaj. I dwóch mam kolorowanki z Disneya, y, których nigdy nie ruszyłam, nie zaczęłam ich kolorować, i tak się zaczęłam zastanawiać, czy może nie zacząć ich kolorować na live'ach. Co byście powiedzieli na robienie, uzupełnianie kolorowanek na live'ach? Chcielibyście? Myślę, że to by było ciekawsze niż tylko gadanie, więc dajcie znać, czy chcielibyście kolorowanki z Disneya na przyszłych live'ach. Bo one tutaj są i czekają, nie? Dalej mamy pudełka z Marii i z Krainy Lodu. I tutaj są takie pierdoły, jakieś dokumenty, niedokumenty, takie. Rzeczy, których też nie mam gdzie trzymać, więc może nie będę Wam pokazywać zawartości, bo ona nie jest ładna ani ciekawa, ale pudełka są śliczne, chociaż już też bardzo mm, poniszczone niestety przez koty, które tutaj sobie tępią pazurki, nawet jak mają obcięte, wspaniale. I ostatnia półeczka, no też nie jest jakoś super ładna, ponieważ to są takie książki, na które nie miałam innego miejsca, albo nigdzie indziej się nie mieściły. No mamy takie dwa wielkie, to mistrza Sherlocka Holmesa oraz braci Grimm. Tych oryginalnych, nieugrzecznianych braci Grimm bardzo długo szukałam i wreszcie znalazłam te, więc no, mam wszystkich braci Grimm. Mam dużo książek ze szkoły, ze studiów, jakiś język polski, socjologia, ale na przykład obok jest mitologia nordycka, więc jest to dość ciekawa zbieranina książek, na które nie miałam innego miejsca ani nic pomysłu za bardzo, więc... Tak się to prezentuje z bliska. Może tak leży na podłodze w tym momencie, więc przyjrzyjcie się temu szybko. Już nie będę o tym opowiadać, bo za bardzo nie mam na to wygody teraz. Ale no, tak się prezentowała ta ostatnia półka i tym sposobem skończyliśmy. No więc tak się prezentuje cała ta moja wspaniała półka na książki z Disneyem, popkami, figurkami i wszystkim innym. Mam nadzieję, że oprowadzanie Wam się podobało. No już na zakończenie, nie chcę mi się dawać aparatu na statyw, więc będzie z ręki, wybaczcie, ale. No, mam nadzieję, że materiał przypadł Wam do gustu, jeśli chcielibyście więcej tego typu filmów na tym kanale, może bym pokazała Wam jakieś inne półki albo jakieś inne kolekcje, I nie wiem, dajcie znać, czekam na Wasze sugestie w komentarzach. Chociaż kosztuje mnie to trochę więcej wysiłku niż się spodziewałam, bo dosłownie pod koniec tarzałam się i czołgałam po podłodze, żeby pokazać Wam najniższe półki, ale nie no, fajnie było. Dajcie znać, czekam na Wasze komentarze, czekam na Wasze łapki w górę i e, jeszcze na koniec zachęcam do zajrzenia do opisu, gdzie znajdziecie linki do innych moich social mediów, na przykład link do Discorda, na którego serdecznie zapraszam, jeśli jest, jeszcze Was tam nie ma, bo myślę, że warto być częścią naszej dzwoneczkowej społeczności. No i oczywiście dziękuję serdecznie moim patronom, którzy dzielnie mnie wspierają, jeśli również chcecie zostać moimi patronami, to link oczywiście także znajdziecie w opisie. A ja no, jeszcze raz dziękuję za oglądanie i do następnego. Pa-pa!